Dzień dobry, Nina z Yoga Young się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejny odcinek serii Piątkowy Chillout? Oczywiście, że tak. Dzisiaj film o wytrwałości. Czy myślisz, że jesteś wytrwały? Co w ogóle jest ta wytrwałość? Być wytrwałym to inaczej być takim konsekwentnym, być upartym i zdecydowanym w działaniu oraz dążeniu do celu. Jeszcze mogą pojawić się takie zachowania jak nieugiętość, samozaparcie czy też cierpliwość. Czyli lista jest długa, jak sami widzicie, bo w obliczu wytrwałości musimy być cierpliwi, tak? Musimy być zdyscyplinowani, samozdyscyplinowani. Musimy też być uparci i nieugięci. Myślę, że wytrwałość da się wypracować. Zresztą tak jak każdy inny pozytywny czy negatywny nawyk. Oczywiście my ludzie najchętniej wybieramy wygodnictwo i lenistwo, bo tak jest łatwiej, wygodniej, przyjemniej. Ulegamy pokusom, tak? Takiej chwilowej przyjemności, ale kosztem długofalowych korzyści. Nieraz pewnie zbierasz się do jakiejś czynności tak wolno, że w końcu w ogóle się nie zabierasz, prawda? Skąd ja to znam? My doskonale wiemy, co mamy robić, że coś czeka na nas. I że i tak ta nasza prokrastynacja nie ma najmniejszego sensu, ale czujemy się bezsilni, tacy bez mocy i całkowicie pokonani przez ogarniającego nas lenia. I to może odnosić się do wszystkiego, do każdej czynności. Niestety leń dopada każdego z nas. Ja również noszę w sobie lenia i prowadzimy taką nieustanną walkę ze sobą. Z tego względu, że nie rodzimy się pracowici lub nie, zmotywowani lub nie, czy też leniwi lub nie, prawda? Ale to, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, to fakt, że naszego lenia naprawdę możemy pokonać i zastąpić taką sumienną wytrwałością i dążeniem do celu. Ale też pytanie, które musimy sobie zadać, to to, czy nam zależy, abyśmy byli wytrwali w naszych działaniach. Bo jeśli nie interesują Cię zmiany, jest Ci dobrze tak, jak jest, no to nie ma co się zmagać, tak, ze swoim życiem, no bo po co? Dla mnie wytrwałość stoi ze znakiem równości z samodyscypliną. Przy dążeniu do osiągnięcia celów oczywiście pojawiają się przeszkody, które tak mogą blokować, tak, jakoś stopować nasze ambitne plany, mogą demotywować nas i zniechęcać. I wielką sztuką tutaj jest właśnie niepoddawanie się, a właśnie parcie do przodu mimo wszystko. Bardzo łatwo jest się zniechęcić i poddać, prawda? Jedno najmniejsze potknięcie może zniweczyć wszystko. Rozwijanie samodyscypliny wymaga czasu i zaangażowania, ale z biegiem czasu przynosi ogromne rezultaty i daje poczucie takiej właśnie pełnej satysfakcji. Jeśli o mnie chodzi, to myślę, że wypracowałam sobie te cechy, to znaczy wypracowałam takie uparte dążenie do czegoś mimo wszystko. Poza tym lubię w życiu porządek, taki porządek w moich działaniach, tak, w moich planach, celach. Ogólnie taką samodyscyplinę, dyscyplinę wewnętrzną, po to, aby właśnie nie trwonić tego cennego czasu, aby nie wymykał mi się spod kontroli na mało znaczące i produktywne rzeczy, tak? Bo często po prostu ucieka ten czas. Dlaczego warto wypracować sobie wytrwałość? Co nas zmienia w życiu? Z pewnością to pozwoli Ci zrealizować Twoje cele. Tak? Nie podążasz za bezproduktywnymi i nic nie wnoszącymi pokusami. Częściej umiesz odmówić sobie, tak, powiedzieć nie, mając na uwadze dobrze obrane, nie tylko sobie, ale innym również, i sprecyzowane cele. W odniesieniu do zdrowia i kondycji fizycznej wytrwałość i samodyscyplina jest niezbędna, jeśli chcesz w przyszłości funkcjonować na przyzwoitym poziomie. Po prostu nie da się inaczej. Tak? Jedna praktyka jogi nie zagwarantuje Ci dodatkowych 5 lat życia, prawda? To tak nie działa, szkoda. To samo ze zdrowymi nawykami żywieniowymi. Paląc, pijąc, nie dosypiając. Nie oczekuj, że Twoje ciało będzie Ci za to wdzięczne i w pozytywny sposób Ci za to zrekompensuje. No nie, no kiedyś dosadny rachunek za dbałość o siebie i swoje ciało otrzymamy, to nie ulega wątpliwości. Wytrwałość związana jest z tym, że obierasz sobie cele, jakieś zadania i dzięki temu nie stoisz w miejscu. Jest ruch, tak? Jest działanie, są ambicje, ale też takie spełnienie. Jedno pociąga za sobą drugie. Także doświadczasz takiego nieustającego samorozwoju, co jest głównym, a może najważniejszym składnikiem filozofii Kaizen. Nagrałam osobny film o tym, także zachęcam bardzo do obejrzenia. Tutaj też przede wszystkim chodzi o nasz czas, jego efektywne planowanie i organizację, o czym właśnie mówiłam, aby wykorzystać swoje możliwości w odpowiednim właśnie dla Ciebie czasie. Zatem jak zbudować nawyk samodyscypliny, czy też wytrwałości w sobie? Czy jest to w ogóle możliwe? Ależ tak, wszystko jest możliwe. Tylko pytanie brzmi, już zadałam je na samym początku, w jakim stopniu zależy Ci na tej zmianie, na zmianie stylu życia? Jeżeli o mnie chodzi, to zanim podejmę się czegokolwiek, to zastanawiam się, czy to ma jakąkolwiek szansę sukcesu, czy aby moje cele nie są zbyt wygórowane. Doświadczyłam nieraz sytuacji, kiedy postanowiłam coś, a potem na samym początku drogi, no czasami nie tak na samym początku, wycofałam się. Powiedziałam, że nie podołam i czułam, jak dużo to pochłania mojej energii i że jednak nie nadaję się do tego, co sobie zaplanowałam. Kiedyś na przykład wymyśliłam sobie, że chciałam być coachem, tak? Naoglądałam się jakichś właśnie występów, już nawet zapisałam się na studia, mentalnie nastawiłam, ale potem stwierdziłam, że tak naprawdę z natury jestem osobą taką nieśmiałą, może trochę introwertyczną i nie tak bardzo otwartą na tłumy ludzi. Owszem, podołałabym, ja lubię sobie stawiać wyzwania, ale bardzo dużo zapłaciłabym za osiągnięcie tego. I miałam kilka takich właśnie pomysłów wystrzałowych, można by powiedzieć, ale na szczęście wycofywałam się, czasami prawie na starcie. I też super, bo dopóki nie doświadczysz czegoś, nie będziesz wiedzieć, czy to jest to, czy nie, czy przekonasz się, czy nie. Ryzykować też trzeba, tak wychodzić ze swojej strefy komfortu jak najbardziej należy, ale zdecydowanie nie doprowadzać do tego, że jakiś cel nie wypał, zniechęci Cię i podetnie tak skrzydła, że będziesz chciała się wycofać. Ważne jest też utrzymywanie motywacji na wysokim poziomie przy swoich działaniach. Dobrze jest obserwować ciągły rozwój, progres, tak, swoich zamiarów, bo to też może zniechęcić, to znaczy brak szybkich efektów, brak jakichkolwiek efektów, znaczy efekty muszą być, ale też czasami trzeba delikatnie troszkę dłużej poczekać na jakieś właśnie widoczne profity. Wytrwałymi też będziemy bardziej, jeżeli gdzieś po drodze będzie przestrzeń na docenianie siebie, nagradzanie, dziękowanie za swój najmniejszy sukces, bo to sprawi, że jeszcze bardziej zwiększysz poczucie swojej sprawczości. Pamiętaj o tym. Możesz na przykład umówić się samym sobą, co to będzie za nagroda, jaka to będzie nagroda i jak często, prawda? Ja lubię wychodzić do kawiarni, do kina, czyli wychodzić na taką wyjątkową randkę ze sobą. Ja wiem, jak to brzmi, ale chodzi tu głównie właśnie o takie wygenerowanie przestrzeni tylko i wyłącznie dla siebie. Dobrą taktyką też jest wyobrażanie sobie, czy też wizualizowanie końca swojego celu. Choć już niejednokrotnie przekonałam się, że o wiele cenniejszy jest progres, droga, którą muszę przemierzyć, aniżeli końcowy cel, tak? Bo później już, już nie dokładam tylu starań. W czasie tej drogi oczywiście będzie się pojawiał opór, ale myślę, że też przyjmuję taką strategię, aby było go jak najmniej. Mam jasno sprecyzowane wartości i to właśnie one mi przyświecają, bo moje cele są bardzo powiązane z moimi wartościami. O wartościach film wcześniejszy. Jeżeli coś jest dla mnie uciążliwe, staram się może odczekać, może dać sobie chwilę na słabość, na przeczekanie albo na podzielenie sobie czegoś na mniejsze kroki, tak aby było to możliwe do wykonania, tak? Bo jednego dnia mamy lepszy dzień, drugiego dnia mamy słabszy dzień, tak? Tak jest. Ale też myślę, że taka praca z wytrwałością może też zamienić się w nasz pozytywny nawyk, jeżeli stale i konsekwentnie będziemy nad tym pracować. Zatem wyobraź sobie teraz, że już jesteś zmotywowany do pracy i co tu teraz zrobić, aby utrzymać poziom tej motywacji na takim najwyższym możliwym poziomie. Z pewnością wyznaczaj krótkoterminowe cele, aby widzieć ciągłe postępy. To, co mówiłam już wcześniej, nagradzaj się małymi przyjemnościami za każdy najmniejszy sukces. Co ważne, to aby skupić się na pozytywnych aspektach działania, a nie na wysiłku, na tym, co nas czeka, ile trudu, pracy, tak, przed nami. Przywołuj często też w myślach długoterminowe korzyści, tak? Co ja osiągnę, co będę miał, jaki jest cel tego mojego działania. Możesz też wypisać na kartce powody, dla których rozpocząłeś działanie, tak, aby uzmysławiać sobie, po co w ogóle ja to robię, po co jest ta moja ciężka praca. I rób wszystko, aby uniknąć stagnacji, zastoju. Cały czas obserwuj, analizuj i może delikatnie modyfikuj swoje postępy. Po osiągnięciu swojego celu wyznaczaj sobie nowe, ambitniejsze, tak aby cały czas być aktywnym i twórczym. Możesz też sięgnąć po dobrą literaturę i zaczytywać się, tak, czytać o ludziach, którzy dokonują niebywałych rzeczy. To też bardzo tak napędza do działania. Ale w tym wszystkim najważniejsze są jeszcze 3 aspekty, których musisz przestrzegać w życiu, a związane są one z wodą, ruchem i powietrzem. To tak w skrócie. Głównie chodzi mi o to, że aby czerpać zasoby z naszego ciała, musimy o nie należycie zadbać, czyli obowiązkowa aktywność fizyczna. Najlepiej joga. Jest ona dla mnie niezastąpiona. Musisz się wysypiać, musisz się zdrowo odżywiać, czyli talerz ma być wypełniony mnóstwem witamin. Przyjmuj codziennie bardzo dużą ilość płynów, pij dużo. Oczywiście ogranicz dostęp do mediów społecznościowych. Przebywaj jak najdłużej na świeżym powietrzu. Zadbaj też o należyty odpoczynek i wtedy możesz przystępować do konkretnych działań, mając już o wiele bardziej zwiększone szanse na to, aby wytrwałość, upór i samodyscyplina zawsze były na odpowiednim i najwyższym poziomie. Kochani, to już wszystko z mojej strony na dzisiaj. Co wy na to? Macie jakieś przemyślenia, konkluzje na temat wytrwałości, dążenia do celu? Podziel się proszę swoją opinią, będzie mi bardzo miło. Przypomnę jeszcze o możliwości zapisania się na moją listę mailingową. Co jakiś czas wysyłam maila z moimi właśnie przemyśleniami, dobrymi myślami kierowanymi właśnie do Ciebie. Także gorąco zachęcam Cię do zapisania się na listę. Link pod spodem, od razu w opisie. Oczywiście będę Ci bardzo wdzięczna za łapkę w górę oraz subskrypcję. Tymczasem wspaniałego dnia Ci życzę. Pamiętaj o trosce i miłości do samego siebie. Otaczaj się dobrymi i wartościowymi ludźmi. Dbaj zarówno o kondycję psychiczną, jak i fizyczną, a wszystko inne będzie się układać po Twojej myśli. Pozdrawiam Cię cieplutko i do zobaczenia niebawem. Nina.